Nasi drodzy goście z Ukrainy, panie i panowie, z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, z głębi serca i duszy chcę życzyć wam, aby zapanował w waszym kraju pokój, aby także w waszych sercach i myślach zapanował spokój. Niech miłość i szczęście znajdą miejsce w sercu każdego z was, w każdym ukraińskim domu. Ostatnie miesiące pokazały, że potrafimy być tymi, którzy pomagają w trudnej chwili swoim sąsiadom. To Polki i Polacy, to Torunianki i Torunianie ruszyli z pomocą w momencie, kiedy straszliwa, okrutna wojna pojawiła się na terenie Ukrainy, kiedy wróg zaatakował wasz piękny kraj. Możecie zawsze na nas liczyć. Doceniajmy chwilę tej wspólnoty, w jakiej obecnie żyjemy. Niech wszystko, co robimy, będzie dowodem na to, że potrafimy mieć braterskie i siostrzane podejście do siebie nawzajem. Wierzę głęboko, iż pokój zapanuje, iż rodziny rozdzielone wojną ponownie się połączą, że to, co najpiękniejsze i najważniejsze, będzie miało miejsce, a więc Ukraina będzie ziemią wolności i radości. Sława Ukrainii! Szczęśliwowo Rizdwa! Szczęśliwowo Nowego Roku!